Siema ludzie. O, jak zwykle zapominam o tym, że... Ej, co jest? Sekunda. Czy ja nagrywam w ogóle? Siema ludzie. I w ogóle w następnym let's playu z Wiedźmina. Czy chcesz... anuluj. Dobra. Jesteśmy ponownie w świecie Wiedźmina. Weźmy jako Geralt i... Dostałem dużo, dużo informacji na temat Wiedźmina i co powinienem robić, ale nie jestem pewien, co ja mam tu robić. Mam teoretycznie... Zaraz, co się z shiftem robiło? Obecny tryb wykrywanie potworów. Jasne, że jest wykrywanie potworów. Nie wiem, jak to zmienić nawet. Mapka. Kapliczka. Dobra, ja muszę kapliczki poszukać i pobawić się z kapliczkami. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Teoretycznie miałem pozabijać w te utopce, czy topielce, czy jak to się zwało, jeden kij tam, ale już je chyba zabijałem. I tu jest lekki problem. Tak samo jak te psy zabijałem. I nie wiem, czy uda mi się przez to wykonać te questy, ale zobaczymy. Podgłaśniam... o, tu coś było. Ognisko. A nie, ognisko. Nie, nie chcemy koło ogniska. Chociaż zaraz zobaczymy. Mamy... Nie, nie mamy. Nie mamy nic ciekawego. Nie chcemy medytować. Wstawaj. Get up. I w ogóle. Teoretycznie powinienem zbierać wszystko jak leci, ale... Mamy roślinkę, ale nie wiem, jak ją zebrać. Wow. Ptaki, dobra. Trochę się nasłuchałem odnośnie, no, znaczy nasłuchałem, no czytałem na temat Wiedźmina, jaki on jest super i w ogóle co mam robić, jak mam robić i gdzie mam robić. Ale na chwilę obecną myślę, że po prostu sobie pogram. Kapliczka Wielkiego Ognia. Dobra, ale co ja mam tu zrobić? Chyba to wieczną. Obiecałem wielebnemu, że zapalę to nocą. Aha, zapalę to nocą. Dobra, ja bym chciał się przespać w takim razie. Siema, podróżny. A, właśnie na pytanie, dlaczego biłem tamtych ludzi? Bo mi się nudziło. Nie miałem co robić. I dlatego też sobie poobijałem kilku ludzi. O, co to jest? Jakie to brzydkie. Ale postaram się tego już więcej nie robić. Chociaż nie wiem, czy to wpływa na fabułę, albo i nie. Będę złym Wiedźminem najwyżej. Dobra, idziemy do ogniska i prześpimy się parę godzin, żeby... Dobra, medytacja do... Medytuj do północy, do świtu, do południa, do zmroku. Uje. Będziemy medytować aż do zmroku. Dobra, wstawaj. Już mamy prawie noc. Dobra, jeszcze w takim razie nie jestem pewien, czy domedytowaliśmy odpowiednio. Także kliknę sobie jeszcze tak, nie wiem, z dwie godzinki. Albo jedną. Jedną, niech będzie jedną. Dobra, jest noc. Słyszę burzę. Pada. Okej, to teraz musimy biec i zapalać kapliczki. Pewnie się będą pojawiać te wilki, bo powinny się nocą przecież pojawiać. Okej, okay, Q się wyjmowało. I tabem się chowało, czy jakoś tak. Jeśli chodzi o style walki... nie kminię ich i mam nadzieję, że niedługo je zrozumiem. Ale na chwilę obecną nie wiem zbytnio, jak tego używać. O, na przykład tu jest. Siema, piesku. Oje, oh yeah, ale ja bym chciał coś z ciebie podnieść. A tu nic nie ma. Dobra, chowamy to. Idziemy dalej. Gdzie mam iść? Teraz mam iść tutaj. Nie da się oczywiście tego zaznaczyć. Dobra. No to biegniemy dalej. Zapewne wszystkie upiory, straszydła i wszelkie badziewia wychodzą nocą. Przez co będę musiał po nocy łazić, a nie... O.
postaram się nie wykorzystywać cheata, który znalazłem. Nie będę atakował tak trochę. Aha, tam mam iść, dobra. No nie będę atakował w taki sposób jak ostatnio. A przynajmniej postaram się tego robić. No, teraz tutaj, okej. Okay. Zobaczcie, że tak ciągle na mapę zerkam, ale nie jestem w stanie. Wow, coś mnie będzie. Wow, ghoul! Ty chyba jesteś ten. Gulu, co mi tam powiesz? Mamy szczątki gula. Biały ocet, super. No, dostaliśmy biały ocet z gula. Nie wiem, co mi to daje, ale powiedzmy, że coś dobrego. Dobra, zapaliliśmy drugą świeczunię. Jak wiemy, świeczunie są dobre. To zaraz na mnie pewnie jakiś wilk wyskoczy. Co to jest? Wyczuwanie. Wibruje, sygnalizując niebezpieczeństwo. To tak jak te supermoce Spidermana. Wow, to ja zmienię na ten tryb taki. O właśnie, ten tryb. Ten tryb jest fajny. Dobra, zapaliliśmy następną pochodnię. Szukamy dalej przejścia. Aha, jeszcze są. Teraz sprawdźmy. Jeszcze są dwie, dobra. Są jeszcze dwie pochodnie do zapalenia. Ciemno tu. Chyba widzę jedną. Pewnie się pojawi tam trochę wilków, jak to zwykle. Albo i nie. Jasne, że tak. Nie powiem, ten styl jest faktycznie najlepsiejszy na te zwierzaczki. O, niedługo poziom, jeśli dobrze myślę. Albo coś w ten deseń. I nie wiem, gdzie się zbiera jakieś roślinki alchemiczne albo coś w ten deseń. Więc powiedzmy. O, siema chłopaki. Co jest? No, wreszcie. Kapliczko! Gdzie jesteś? No. Okej. Okay. Ludzie i potwory. Gdzie jesteś, wielebny? Stary, gdzie jesteś? Pyprku jeden. Powinieneś być w swojej kanciapie. Idziemy do twojej kanciapy także. Więc i w ogóle. Jeśli będę kichał, kaszlał albo coś w tym deseń, to wybaczcie, ale niestety jestem trochę schorusiany i tyle. Siema stary, wstawaj, budź się. Mów szybko. Nie, będę mówić wolno. Szukam mężczyzn. No tak, szukam mężczyzn po byku. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. A jakże? Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, tak, tak, tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę, Abigail. To zła kobieta. Dokładnie. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestię i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda. Nie umiesz się targować, frajerze jeden.
A dostaliśmy poziom. Chyba. No, według tego tak. O, siema piesek. Ja jestem wojowniczym żółwiem ninja chyba, czy coś w ten deseń. Dobra, teraz by się przydało tutaj jakieś... Tak, tu jest gracz. Wiem o tym. Miejsce mocy. Sprzedawca mięsa. Siema, sprzedawco mięsa. Ale jednak nie do ciebie przyjdę. Mi by się przydało zabić jakieś te topielce, czy jak się to szajstwo nazywa. Topielce. O, utopiec. Powiedzmy, że on jest szybki. Nie, on nie jest szybki, to widać po obrażeniu. Albo i jest szybki. No cokolwiek. Ej, stary, wchodzimy tam, bo tu jest topielec i musimy go przeszukać. Trupi jad. A weź się trupi jad. No zobaczymy, co tu mamy. O, tam się nie da przejść. Geralt może chodzić po, nie wiem, po szyję w wodzie, ale tylko przy brzegu. O, ty topielcu jedny. O, tu jest ich więcej. Działa. Nie działa. No. Nie mówcie, że jakieś utopce mnie zabiją. O, zabiłem utopce. Super, to teraz strzątki. Szczątki. Jad poutopcowy. I Geralt znowu będzie mieć problemy. No tak, bo za daleko jesteśmy od brzegu. Super. Dobra. Gdzie bym tu poszedł teraz? Idę tędy chyba już trzeci albo czwarty raz. O, zobaczymy, może tu są utopcy. Utopcy. O, beczka. Siema, beczko. Zbierzemy sobie rzeczy z ciebie. To też jest beczka. To jest właśnie ciekawe, że ludzie we wszystkich grach zostawiają puste beczki. Utopce? Utopce. Czy jak mam tam jest? Ciekawe, czy tu się da jakoś szybciej biegać. Chyba nie. Utopce? Ptaki. Nic się nie dzieje, Geralt wlazł do wody. O, udało mu się wejść do wody, pochodzimy sobie. Subcio. Dobra, wychodzimy z wody i idziemy na podbój. Nie wiem czego. Ale zaraz się dowiem na pewno. Coś tu musi się pojawić. Dobra, zobaczmy mapkę. Chatka wiedźmy, idziemy do chatki wiedźmy, bo wiedźma jest zła i śmierdzi. Każda wiedźma jest zła i śmierdzi, tak musi być. Inaczej by to nie nazywali wiedźmą. Tu. Ja muszę sobie jakąś muzykę włączyć fajną, bo coś w ten deseń. Chłopie, uciekaj. Uciekaj. Marnuję czas. Dokładnie, marnujesz czas. Dobra, idziemy dalej. Chatka wiedźmy. Biegnij. Najgorsza rzecz w tej grze to jest to, że nie da się skakać. To jest naprawdę straszne. Powinno się dać skakać. To by bardzo ułatwiło grę. Znaczy, sprawiłoby, że bieganie nie byłoby takie wkurzające. Dobra, droga wiedźmo, gdzieś tu jesteś i ja muszę cię odwiedzić. Bo podobno popsułaś jedzenie. A nie wolno psuć jedzenia, budź się. To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Zjemy Może cię. Poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej.
Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Pożo. Abigail, budź się. Czego chcesz? No wiesz. Ładnie wyglądasz. Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Będzie. Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Dobra, ale sprzedaj mi tą książkę. Aha, chyba, że tak mam to nacisnąć. Czego chcesz? Chcę kupić książkę. Zawiera informacje. Kliknij 2 razy. Aha, cena zakupu. Ej, to jest drogie, laska, co ty odwalasz? To wszystko jest drogie u ciebie. Ja mam kupić księgę za 200 tych badziewnych czegoś tam. Jest co? Prawy przycisk myszy, aby przeczytać. Aha. Dobra, super. Już co? O, posortowałem te. Chyba jak sobie tak po prawo przyciskuję to. Odważny mężczyzna potrzebny do od zaraz, kto przyniesie 10 czaszek par gestów. Laska, nie pomagasz. Kosz z bielizną, zaraz ci tu okradniemy. Co ty tu jeszcze masz? Beczkę. Miniaturowa lalka przedstawiająca człowieka. Ciekawe, do czego służy. Chyba wiemy, do czego służy. Dobra. Drugi, jak ci tam jest, Geralcie? Potrzebowałbym intelekt. Muszę kupić od tej małej mędy. Czego chcę? Chcę się z tobą tradować. Dobra, co to jest? Okej, proch sprzedamy. Aha, no tak, tylko że zanim ja uzbieram tyle kasy. 4, 21 za sztukę, 15. No, super. Na razie nie mam kasy. To jest ciekawe. Teraz zobaczymy, czy jestem w stanie. O, piesek. Piesek zginął. A to są roślinki, które zapewne mam zbierać. Tylko na razie nie jestem w stanie. Albo mam iść do kowala, albo do krypty. I chyba pójdę do kowala. Bo nie mam pieniążków. Niestety. Ja muszę gdzieś coś sprzedać. Żeby... Nie poważnie. Wiesz co, stary, znaczy powiem ci, że niestety, ale zginiesz tej nocy,
No. Morderca! Powstrzymajcie mordercę! No. Morderca! Powstrzymajcie mordercę! No, atakuj go. Dobra. Nikt tego nie widział. Ojej, jeszcze tylko takich, nie wiem ilu. Kurde, nie dziennik. Właśnie tu nawet nie pisze. Jeszcze tylko tak trochę dużo. Zestaw startowy do gry w kości. Dobra, magister, nowe zadanie. Stróżami prawa na wyzimie. Dobra, jak na razie to tyle, jeśli chodzi o moją jakąkolwiek wiedzę na temat tego, co tu się dzieje. Musimy się dostać do Kowala, żeby sprzedać rzeczy i żeby kupić sobie książkę o zbieraniu roślinek, bo nie umiem tego robić. Lepiej zachować czujność. Tak, dlatego też otwórzcie mi. Tak po prostu, no. Rozpadało się nie na żarty. Tutaj gdzieś jest kowal podróżny. Zielarz. O, zielarzu. Drogi zielarzu. Słucham. Ja ci coś sprzedam, wiesz? Czasowo zwiększa regenerację, ale ja nie chcę tego. No tak, i 200. Boski jesteś. Pożywienie. Kliknij dwa razy, aby sprzedać. Okej. Pożywienie. Chleb z kurczakiem. Dobra, tobie sprzedamy też to. Łódko z kurczaka ci sprzedamy. Zbliżamy się do bariery 200. Udziec barani. 165. Jeszcze napój z mleka. Okej, 166. Demet. Dobra. Panie Kowal, to ty jesteś pan Kowal, nie, ty jesteś pan najemnik. Wieczny ogień nie chroni grzeszników, mówi się. Dobra, Kowal. Zobaczymy, czy to teoretycznie tutaj powinno być. Teoretycznie tak. Tylko, że praktycznie pewnie siedzi gdzieś w chałupie. I się obija. Dobra, beczka. O, tak. To jest dobry pomysł. Sprawdzimy beczki. Dobra. Siema, panie zielarz. No super, słucham. Chcę ci opchnąć jeszcze trochę rzeczy. Nie mam co. Wejście do karczmy. Wchodzimy do karczmy. Jeszcze tylko trochę. I kupię sobie tą księgę. Zobaczymy, może dostałem poziom i będę mógł się nauczyć tego. Geralt? Co u ciebie słychać? Co u ciebie słychać? No. Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w Wyzimie mały interesik. Handel dobrami z Mahakamu. Nic więcej. Poza tym Breckenridgeowie naciskali, rozumiesz? Breckenridgeowie? Kto to? Eudora Breckenridge z moją małżonką niebawem zostanie. Długo już rozmawiamy. Problem w tym, że mój przyszły teść kładzie duży nacisk na dobra materialne. Kopalnia Wspólna Sprawa, w której po wojnie pracowałem, okazała się totalną klapą. Takie kurwa czasy. Zoltan, wyjaśnij mi dokładniej, kim są te wiewiórki? Zmarkacze nieludzcy. Legend romantycznych się nasłuchali i do walki się rwą o wolność i ideały. W czasie wojny z Nilfgaardem wykorzystywał ich Emyr, by zamęt szerzyli w królestwach. Teraz nie wiem, kto za tym wszystkim stoi. Znalazłem dziwne kości. Wyglądają na krasnoludzką robotę. To kościany poker. Wspaniała rozrywka, mówię ci. Może nie wymaga takiego skupienia jak karty, ale emocje równie wielkie.
Kości to nasz krasnoludzki wynalazek. Ostatnio po wojnie bardzo się rozpowszechniły. Nic dziwnego. Każdy najemnik w to grywał. Oh yeah. Jak się w to gra? Zagrajmy. Pokażę ci co i jak. Super. Możesz zrobić nieco grosza. Rzuć kośćmi. Okay. Dobra, damy. Wybierz stawkę początkową. I rzuć kośćmi. Okej, mamy. Rzuć przeciwnika. Lepiej. Chcesz podnieść stawkę? Jasne, że tak. Wygrywam. Następna runda. Oh yeah. Sześć. Okej, czyli teraz mogę sobie przerzucić kości. No super. No. Aha, to się w ten sposób grało. Okej, 3 szóstki. Jest dobrze. A no 2 dwójki. Dobra. Grałem 2 partie. Znam już postawy, czas to wykorzystać. Oh yeah. Dobra, to mi powiedz, czy mamy już dużo pieniążków? Nie mamy, bo oczywiście pula się poszła walić. Stary wieśniak, Bard. Siema, Bardzie. Witaj, nieznajomy. To zabawne, ale przypominasz mi kogoś. A kogóż to? Słynnego Wiedźmina Geralta, zwanego też Białym Wilkiem. Doprawdy? Ano tak. Białe włosy, miecz na plecach. Wypisz, wymaluj jak z ballad. Przypadkowe podobieństwo. Pewnie wielu cię myli z Geraltem. Zdarza się. Te piosenki muszą być popularne. Mistrz Jaskier, Bard nad Bardami, śpiewa te ballady od wielu lat. Wszyscy je znają. A jak tam twój repertuar? Zaśpiewać coś, jaśnie panie? Z chęcią posłucham. Sztuka sztuką, ale żyć trzeba. Może jakiś datek? Starczy piątek. Bywaj. O, biją się. Hej! Twoja matka pogadamy z ludem! Nie teraz, dobrze? Nie teraz. Żadnego wyzwania. Pogadamy później. Ej, no panowie. Komu by nie teraz? Nie teraz. Pogadamy później. Słabo. Muszę kamkę odpocząć. Hazardzista, o tak, hazardzista, dobra. Zapiszemy grę. Sorki. Siema, hazardzisto. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie? Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Kości? A, wiem co nieco o ich rachowaniu. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Nikt już nie chce z wami grać, że mnie na kompana wybieracie? Od razu widać, że ryzyko dla was to rzecz codzienna. Zagrać z taką figurą to honor. I myślicie, że coś ode mnie wygracie? Pusty jestem jak miech kowalski. Z tymi chreczkosiejami tutaj tylko o kapustę grać można. Bywał tu czasem myśliwy, niezły gracz, alem go dawno nie widział.
Nie dziwota, a pewnikiem zdążyliście go do cna obłupić. Sam się o to prosił. Lubił grę o duże stawki, a kości od samego początku nie lubiły jego. Co to za jeden ten myśliwy, z którym grywaliście? Ha! Na brak miłości pewno nie narzekał. Takiego pechowca dawno mnie widział. Tyle forsy przepuścił. To uważajcie, jak tylko mu miłowanie minie, przyjdzie i się odegra. Nie sądzę, panie. Utracjuszem czuć go było na mile. Skoro się nie pokazuje, pewnikiem długi go wygnały. Da się wyżyć z tego hazardu? To zależy, z kim gracie, panie. Ale o porządne stawki gra się w Wyzimie. Gdzie tam warto zagrać? Jeśli macie pełen mieszek, idźcie do Nowego na rakortu. A jeśli macie jaja, Miś Kudłacz będzie w sam raz. Miś Kudłacz. Dobra, stary, gramy. Zbierz stawkę początkową, jasne, że większa. Rzucamy. Ech, ja to mam. Jasne, że to. Dwie szóstki, dwie piątki. Zwiększamy stawkę, jasne, że tak. Wybierz kości do przerzucenia. I rzucamy. No na pewno. Ja mogę już bez problemu stwierdzić. O, jednak. Czyli możliwe, że mam szczęście w hazardzie. To źle. Dobra, rzucamy. 3-3. Super. A co ty tam masz? 5-5-5. No na pewno. Plus 2. Plus. A co mi tam? Raz się żyje. O oh yeah. Sześć, pięć. O, co za menda. Następna runda. Dobra, już rzucamy kościół. 3-3-3-4-2. On będzie mieć pewnie 6-6-6. 3-3-2-1-6. Dobra. Okej. Okay. Dodajmy w górę. Jej, wygrałem. 183. Ja chcę jeszcze raz grać. Szanuję. Dobra. Aha, przeciwnika ma już za co grać. Czas. Super. Ja chciałem go jeszcze ograć. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z zabramy wyciągnąłeś? Jasne, że to tak ja. Się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Coś podać? Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa. No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. I tam. Kurde, nie wiem co wybrać. Nie oburzaj się. Tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy to umiecie prawić, panie. Coś podać? Temet. Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa. No wiecie co? Dobra. Chcesz powiedzieć, że po pracy przestajesz być przyzwoita? Jak śmiesz. Bezczelny typ. Kurde. Odwal się, bezwstydniku. Ej no, laska. Nikt nie chce się zmierzyć? Karczmasz Olaf. Na pewno karczmasz Olaf chce się zmierzyć. A czego tu chce? Aha, to jest skład jakiś. Nie chcę składu. Chcę cię ograbić. Zobaczmy, kosz. Okej. Beczka. Znaczy ograbić. Ja wcale nie grabię nikogo.
Ja zbieram datki na, nie wiem, na rozwój postaci. No i nie znalazłem Konala. Zobaczmy, może jeszcze te mu coś... Opowiedz mi, co tu dużo... Jestem odporny na choroby za... Nie. Dobra. Co tu dużo... Słucham. Ja chcę z tobą... pohandlować, ale oczywiście ty nic nie chcesz. Zobaczcie, jak... podróżny. Skoro nie mogę wejść do miasta, pomodlę się w świątyni wiecznego ognia. O, wilki. Za króla! Już! Nie, to było słabe. I... potrzebuję jeszcze trochę kasy, a nie wiem skąd to wydębić. O, tu coś się dzieje. Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. Spróbowałbyś niedelikatnie. Patrzcie, jaka harda. Trzeba by panienkę... No dobra. Wychędożyć! Wychędożyć samej. Zobaczymy, jacyście mocni. Nie mogę. To ty? Wiedźminie! Pomocy! Nie wtrącaj się, białowłosy! Żadnych potworów tutaj nie ma. Jak nie ma? Nie masz jaj, żeby walczyć z Wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna! Za chwilę możesz nie mieć jajec. A teraz umrzeć! Pożałujesz tego. Zobaczymy, jacyście mocni. Nie mogę się doczekać. No. No to laska. Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Oczywiście. Dobra, ale najpierw... to wybacz, laska, ale muszę szukać ich. Bo oni mogą mieć akurat demet, nie mają. Dobra. Pośpiesz się, a nagroda cię nie minie. Wow, okej, okay, już mi się to podoba. Chciacie, mamo, tutaj pogięło cię. O, piesek, wściekły pies. Siema, wściekły psie. Wiem, że zaraz... no to szybki typ. Dobra. Kapusta, pozbierajmy kapustę. Chyba, że da się tego... o, da się tego pieska. O, fajnie, czaszka. Dobra, chodź laska, idziemy. O, tu jest piesek. Chodź tu, piesek. Ale nie ten tryb. Dobra. Zdejmij to. Piesek, czaszka. Zbieramy, okej. Okay. Idziemy dalej. Którędy tam trzeba iść? Górą. Bo tu, co jest na dole? Ognisko jest na dole. Laska, trzymasz się mnie? Chodź, trzymaj się. Demoniczne psy! Nie bój się, już ich nie ma. Szczątki, fajnie. Wiem, że to demoniczne psy, ale nie wiem, co ona się boi. Przecież wiedźmin jest koło niej. Idziesz, laska? Ty się mnie trzymaj, a nie kurde z tyłu łaź. Auuuu! Chyba piesek.
trzeci atak i po piesku i zbieramy szczątki. O, tu jest więcej.